Dostałem dzisiaj chyba najdziwniejszą paczkę i największą. Jest to jakiś press kit, ale jest ogromny, zobacz na to. Paczka, duża skrzynia, co to jest? Tutaj jest normalnie zamknięte na kluczyk. Kluczyk jest przywieszony tutaj. Tu mam takie profesjonalne szczypczyki. Pierwszy raz z wami to otwieram. Specjalnie czekałem. Oh my god, panato. Odsuniemy trochę do przodu. Mam nadzieję, że mi nie spadnie, bo patrz. What? Normalnie, ej, ogromne, zdalnie sterowane auto. Ty, bo tu są jakieś kody. 3 miesiące subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate. Tu mamy Rally Adventure, czyli dodatek. A, zobaczcie, takie coś. I tu jeszcze mi coś takiego spadło. Drive Purpose Monsters, coś tutaj. Dobra, już ten dodatek obadaliśmy. Ja dostałem z jakimś ogromnym opóźnieniem tą paczkę. No nie, no bo przecież dodatek jest już jakiś czas z nami. Ale patrzcie, co my tutaj jeszcze mamy. Tu jest ten zarypiasty kontroler od Trustmastera, który ma wbudowaną kierownicę. To będziemy musieli sobie koniecznie przetestować. Tutaj złapię, żeby się nie... Ty, to jest śmigłowiec. Ja myślałem, że to kontroler. What? Ej! Ale czad! Zobacz. No, faktycznie czad był niezły. Polatałem nim troszeczkę w domu, żeby się poduczyć i wyleciałem na zewnątrz, zawiał wiatr i samolocik poleciał sobie w siną dal. Nie dało się go już opanować, jak mocniej zawiało. Finalnie śmigłowca już, no, nie ma. Mały, miniaturowy śmigłowiec, tak jak jest w tym dodatku. Ja piernicz, ale czaderskie. I tu się trochę się obraca. On będzie zdalnie sterowany? Chyba tak. Ty, on ma... Ja nie wiem, czy on ma tutaj, czy to jest kamerka, czy co to jest? Nie no, raczej kamerka nie, raczej takie, żeby sobie polatać gdzieś, wiesz, na widoku, nie? To jest normalnie blaszane. Tu mam jeszcze kartony do odpakowania. Kierownica od Logitecha, ta, wiecie, Direct Drive. Wow, ej, to jest ogromne! W ogóle cała ta skrzynia nie była jakoś super ciężka. Tu jest normalnie spinka od maski. Jedna widzę, że chyba brakuje. Wow, zobaczymy, co ma pod maską, bo to się całe ściąga. To jest ogromne, zobacz, to jest moja ręka. To jest ogromny pojazd. Chwilę pogrzebałem przy tym autku i powiem wam, że naprawdę wygląda imponująco. Chociaż może całe to body jest takie... No widzicie, że tutaj nie ma jakichś wylotów powietrza i tutaj widać, że nie jest to jakoś super dobrze wykonane czy precyzyjnie, nie? Wygląda z daleka spokoj i o to w tym chodzi, ale sam środek tego pojazdu jest mega imponujący. Jest po prostu wielkie wow. Widzicie tutaj elementy zawieszenia, są metalowo-plastikowe. To jest mega, mega sztywne przede wszystkim. Ale co jest ciekawe, ja myślałem, że tutaj jest silnik z tyłu i z przodu, ale okazuje się, że tu mamy przekładnię. Tu w środku, ja nie wiem, czy to będzie widać. O, w tym miejscu widać. Tutaj jest wał napędowy, który sprzęga te dwa dyferencjały z przodu i z tyłu, bo to są, jak się okazało, dyferencjały. A tutaj mamy przekładnię i tu mamy silnik. Nie wiem jaki, ale może ktoś z was się zna. Takie ma oznaczenie. I kawałek już się nim przejechałem testowo w domu. I chłopie, to ma niezły odrzut. Za chwilę pojedziemy tym jeszcze na zewnątrz, zobaczymy, jak się spisuje. Myślę, że bardziej na asfalt, bo prześwit tego pojazdu, wiesz, jak się nałoży tą skorupę, jest no niewielki. Tak jak będę jechał po trawie, teraz jeszcze jest niewłożony, ale jak sobie nałożymy na te bolce, o, to zobaczcie, to siedzi dość nisko. Jak będziemy jechać po trawie, no to będzie tą trawę prawie że kosił. Mamy tu sporo regulacji. Bo tak, samo zawieszenie możemy sobie przyczepić gdzieś tutaj do którejś z tych otworów jeszcze. Po prostu odkręcamy tutaj śrubkę i to przyczepiamy. Możemy jeszcze zwiększyć tutaj camber. Zdaje się, że to jest od zwiększenia camberu. Po prostu koła są bardziej pochylone, żeby ustawić sobie ten samochód jakoś inaczej. I oczywiście z tyłu też mamy takie ustawienie do tych kół. Ja jestem w totalnym szoku. Tutaj gdyby samochód nam lekko skręcał, też możemy sobie ustawić.
poprawić, żeby wyprostować. Jak wiesz, po jakimś uderzeniu coś nam się tam rozreguluje, to możemy sobie jeszcze to naprawić. Tu mamy ogromną baterię, ja już ją naładowałem do pełna. Tutaj mamy taki kabel, do tego mamy oddzielną ładowarkę, którą się podłącza do ładowarki takiej, wiesz, telefonowej. Ale okazuje się, że możemy właśnie wysokość, czy raczej kąt natarcia regulować przez ustawienie tutaj wysokości. Nie będzie widać dobrze. Jest kilka tutaj takich otworków, ale to jest ciemne, gdzie się wkłada te spinki i wtedy możemy całą obudowę dać wyżej. Nie dużo wyżej, ale jednak troszeczkę wyżej, więc to jakiś taki delikatny szuterek, jakieś takie asfaltowe sprawy, no to chyba będzie się nadawać spoko. Jeśli natomiast chodzi o śmigłowiec, to sprawa wygląda jeszcze ciekawiej. Co prawda jest on malutki, ale już też nim chwilę polatałem po domu i powiem wam, że strach w oczach miałem trochę, bo on tak jakby sam się przemieszcza, nie jest taki stabilny jak drony DJI na przykład. Więc tutaj mamy taki malutki przełącznik, włącza się tego drona, ale co jest najciekawsze, to on ma tutaj mini kamerę i ta mini kamera autentycznie działa. Śmigłowiec jest wyposażony w Wi-Fi i możesz go sobie podłączyć do telefonu i telefonem nagrywać to, co on widzi z góry. Tą kamerkę możemy sobie tutaj przestawiać delikatnie. Robimy to oczywiście ręcznie, nie tam za pomocą jakiejś aplikacji czy coś. Ta kamerka jest oczywiście kiepskiej jakości, to nie ma czy jakieś 4K czy coś takiego, ale to nieważne, nie? To jest tylko zabawka. Tutaj mamy pilot z danego sterowania, bardzo podstawowy. Po prostu wznosimy się automatycznie. Tutaj macie sterowanie pokazane. Śmigłowiec wznosi się automatycznie i potem musimy sobie nim jakoś tam sterować. Nie da się nim latać w ten sposób. Da się go tylko obracać tak o i przód, tył. Do tyłu lata bardzo słabo. Jeszcze raz sobie zerknijmy. Mamy tutaj malutki kulerek, który jak włączymy pojazd, to zaczyna się kręcić i chłodzić tutaj elektronikę sterującą. Kulerek zaczyna tutaj dosłownie wariować i do tego musimy sobie włączyć pilocik. I powiem wam, musiałem coś pokazać. Jest to bardzo szybkie, bo zobaczcie, dociskam gaz. Widzicie? Aż... Dobra, najpierw powoli sobie zaczniemy. Tak to wygląda powolutku. Spokojnie, żeby opanować dobrze samochód. Tutaj w tym samochodzie mogę sobie też regulować kąt skrętu na pilocie. Nie muszę do samochodu sięgać. Więc mogę jechać bardziej agresywnie albo spokojnie, jak będę chciał jechać szybko. Ja nie mogę, jakie to jest przyspieszenie. Ja pierdolę. Ups! Uderzenie o mały kamyczek. No to musi za cztery dychy jechać. Cholera, aż się GoPro. Ej, tu musiało być mocne uderzenie. To jest mocno skręcone, kurde. We'll be right back.
i tak furka wygląda sobie po moich manewrach. Ta obudowa nie jest zbyt wytrzymała, ale jej funkcja chyba została spełniona. Miała chronić wnętrze tego pojazdu przed uszkodzeniami. Bateria już mi się wyczerpała, 3000 mAh, którą możemy sobie podładować nawet z powerbanka, także jest to spoko opcja, tylko trzeba mieć taką ładowareczkę specjalną. No i tak wyglądają uszkodzenia po tej takiej jeździe. Nie wydaje mi się, żeby to była zabawka, bo może zrobić komuś krzywdę, jest tak szybkie. Od tej hardkorowej jazdy samochód nam się nieźle ubrudził, kurde. W sensie mamy sprężone powietrze. Samochód dachował przy ostrym zakręcaniu. Kamerka się trochę obdarła, ale co tam, dobrze jest. Ciekawy jestem w sumie, jak poradzi sobie na takiej trawce. On jest bardzo szybki, więc muszę jechać powoli, żeby wiesz, nie pourywał sobie tego wszystkiego. Jechać jedzie, ale tu by trzeba było inną obudowę dać, nie? Do niego. Ło. Dobra. Spróbujmy na chwilę full speed. Gotowi? 3, 2, 1. To był cud, że się nie rozwalił. Kończył w trawie. Jedzie bez problemu. Może to będzie dobra kosiarka. Ciężko. To chyba tylko na asfalt. Ewentualnie trzeba by było inną obudowę dokupić do tego. Okej, gotowi? 3, 2, 1. O kurde! Ciężko się steruje jedną ręką. To nie była maksymalna prędkość, ale jedną ręką, znaczy palcem samym, ciężko jest ustawić go. O kurde, gdzieś on mi wjechał do rowu. Jeszcze raz, spróbuję full. On chyba ma koła skręcone od tych wszystkich wypadków. Dobra, jeszcze raz. Chyba żyje. Dwa. Ale czad. O nie, tak daleko mi się zakopał. 3, 2, 1. To jest niemożliwe, nie? O, rowerzystę zabiję zaraz. Albo on mi samochodzi. Tutaj spróbuję. O, okej. Okay. I powoli, żeby go nie zabić. Co to było? Dawaj. No, dawaj, do tyłu. Można też oczywiście sobie powoli jechać, jakby ktoś chciał. Fajna zabawka, ale kurde, za szybkie tego. Myślę, że to jest bardziej takie na tory albo coś. Ale jak ja bym miał dostęp kiedyś do takich zabawek, jak wy macie teraz. Można sobie iść na spacer z rodziną, o, na taką drogę i sobie pojeździć, nie? Znowu się zakopałem, cholera. Najbardziej szalony preskit, jaki kiedykolwiek dostałem. Szkoda tylko, że tak późno, no nie? Bo dodatek już jest w Fordzie od jakiegoś czasu, ale i tak jestem mega zadowolony. No chyba każdy duży i mały chłopiec by był, prawda? Idę kobicie pokazać.